Około 800 uczestników z prawie 30 krajów wzięło udział w 11. Forum Europa-Ukraina, które odbyło się w dniach 13-14 marca w podrzeszowskiej Jasionce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji forum była modernizacja i rozwój potencjału Ukrainy. Na ten moment w historii czy w relacjach polsko-ukraińskich to forum, jeżeli chodzi o liczbę gości i poziom gości, było wyjątkowe. Warto bowiem pamiętać o tym, że organizujemy to forum w cudzysłowie w szczycie ochłodzenia relacji polsko-ukraińskich. W związku z tym to musi napawać optymizmem, że mamy tak wielu gości i tak ważnych. Politycy, biznesmeni, ludzie nauki oraz samorządowcy z Ukrainy, Polski, Węgier, Rumunii, Niemiec i innych państw rozmawiali o problemach Ukrainy i jej relacji z krajami Unii Europejskiej, w tym również o trudnych relacjach polsko-ukraińskich. Moim zdaniem jest polsko-ukraińskie stosunki, jest stosunki strategiczne. Tu możemy mówić o sytuacji historycznej, możemy mówić o konflikty na to, co było w stosunkach ukraińsko-polskich w czasy II wojny światowej, ale to, co idzie teraz, to oczywiście jest momentem nie do dyskusji. To, na czym bym się koncentrował w tej chwili, to jednak na podkreślaniu współczesnych realiów. Właśnie tego, o czym mówiłem na początku, czyli tej całej skali współpracy materialnej, żeby zobaczyć, że epoka, w której symbolem polskiej polityki wobec Ukrainy było chowanie się z dziećmi w domu i niewychodzenie przed szereg, się skończyła, że jednak Polska jest w stanie zareagować w ciągu kilkunastu godzin na akcję antyukraińską Gazpromu i jest w stanie tworzyć infrastrukturalne związki i odpowiadać na bieżące problemy licznych rzesz obywateli i Polski, i Ukrainy. Ważne jest to, że jest przyjaźń pomiędzy naszymi społeczeństwami, że tak jak wiem, Polacy są bardzo ciepło odbierani na Ukrainie, Ukraińcy w Polsce również, że jakby na linii społeczeństw tych zatargów nie widzimy, tych problemów nie widzimy. Gorzej na tej linii politycznej. Ukraina powinna wykonać jakiś gest, bo ze strony Polski te gesty są. Ze strony Polski jest jasne oddzielenie wsparcia dla niepodległości Ukrainy, wsparcia jej walki z agresją rosyjską, wsparcia dla jej członkostwa w Unii Europejskiej od tego, co dzieli. A ze strony Ukrainy mamy takie trochę mieszanie wszystkiego w jednym. Jednym z zauważalnych przykładów porozumienia praktycznego na poziomie społeczno-państwowym między Polską a Ukrainą była drezynka przemyślanka eksponowana na atrakcyjnym stoisku stowarzyszenia Linia 102.pl. Sama akcja powiązana jest z forum Europa-Ukraina. Na to forum chcieliśmy przygotować materiał, że jest tam linia kolejowa, no, którą trzeba brać pod uwagę. Tutaj w kuluarach dosyć dużo się o tej linii mówi. Na trzech panelach o niej wspominają. I naszym zadaniem było pokazanie, że można tamtędy się przedrzeć, że można tamtędy przejechać i że ten potencjał tego regionu jest na tyle duży, że trzeba brać pod uwagę możliwość powrotu kolei na te tory. Ludność miejscowa mieszkająca tutaj przy naszej granicy Przemyślu jest bardzo zainteresowana tą linią, bo to jest piękna trasa turystyczna na szlaku kolejowym. Działamy od 2016 roku i właśnie dzięki tym czterem wariatom pozytywnie zakręconym doszło do tego, co Państwo obserwujecie w mediach. I dzięki Wam serdecznie dziękujemy, że nagłaśniacie nas, jesteście z nami, wspieracie nas i zapraszamy do nas, by ta linia była już niedługo otwarta, byśmy mogli jeździć i poprawiać stosunki międzysąsiedzkie w strefie przygranicznej między Polską a Ukrainą. Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Cywilno-Wojskowej Administracji Państwowej Paweł Żebriwski opowiedział o tym, co dzieje się teraz na wschodzie Ukrainy. W czasie panelu zaznaczył, że celem jego ekipy jest powrót regionu donieckiego do jednej ukraińskiej przestrzeni, który Putin i jego oligarchowie próbują odebrać Ukrainie. Takie spotkania są niezwykle ważne, ponieważ dają możliwość zaprezentowania tego terytorium i uznania, że faktycznie tam na wschodzie Ukrainy toczy się wojna, codziennie giną ludzie, szczególnie na linii podziału. Ale 20 kilometrów od tej linii toczy się zwyczajne życie i ludzie, którzy tam mieszkają, mają te same problemy, co mieszkańcy całej Ukrainy. Wysokie ceny, niskie wypłaty, poszukiwanie pracy i wiele innych. Oni żyją życiem całej Ukrainy.
Na drugich targach wschodnich po raz pierwszy mogła się zaprezentować firma Sejm z miasta Putyl w obwodzie sumskim, które leży 20 km od granicy z Rosją. Ja nie chcę inwestora. My nie szukamy inwestorów, chcemy znaleźć partnerów, z którymi wspólnie zrobimy coś dobrego. Ktoś zajmuje się naprawą mechanizmów technicznych, a my dostarczamy im naszą produkcję i materiały. Potrzebujemy miejsc pracy w naszej firmie. Nie chcemy, aby nasi ludzie wyjeżdżali za granicę. Chcemy, by pracowali i żeby nasze miasto się rozwijało. Na tegorocznym forum Europa-Ukraina nie zabrakło też młodzieży z obu krajów. Cieszę się, że w tym roku mogę być tutaj również z przedstawicielami Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. A tu jest miejsce stworzone specjalnie do dyskusji. Czasami możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy się ze sobą sprzeczać wręcz, ale możemy porozmawiać. I to jest chyba jedną z tych takich największych wartości tego miejsca. Na zakończenie pierwszego dnia 11 Forum Europa-Ukraina reżyserom Jerzemu Hoffmanowi i więźniowi rosyjskiego łagru Olegowi Sencowowi wręczono karpackie nagrody wspólnych wartości.